Nowy rok sprzyja noworocznym postanowieniom, a te potrafią zaskoczyć. Albo chcemy schudnąć, albo przytyć, albo obiecujemy sobie, że codziennie będziemy chodzić na siłownię, rzucimy palenie papierosów, przestaniemy zdradzać swoich partnerów. Powiem Państwu jedno, nieważne jak się ten rok zaczyna, ważne jak się go kończy, bo to pod koniec roku będzie czas podsumowań. Każdy moment jest dobry, chociaż jeśli chcemy coś pozytywnego zmienić w swoim życiu, to nie ma znaczenia, kiedy to zrobimy. I jeśli mamy większą motywację 1 stycznia, to czemu nie? Rzucałem palenie i rzuciłem. O, czyli jest sens robić postanowienia, bo udało się. Znaczy mnie się udało. Ale jedno. Dzisiaj zapisuję na siłownię. Pierwszy raz takie postanowienie, czy drugi? Wytrwałam 3 miesiące parę lat temu. Ale to wystarczy, żeby się poczuć lepiej. Przynajmniej te 3 miesiące, schudnąć 2 kilo i po zabawie. Bardzo zależało mi na tym, aby rozwinąć się w sferze zawodowej. Zrobić kursy, awansować, zarabiać więcej. No nie udało się do końca, ale sądzę, że ten rok będzie udany pod tym względem. Jedne było, przyjechać do Wrocławia i właśnie się spełniło. Z nadmorza. O, to daleko. Tak, ale pociągiem 5 godzin, także... Teraz zbieramy, kolekcjonujemy krasnale. A w poprzednich latach mieli Państwo jakieś postanowienia? Ślub i wzięliśmy. Tak. Czyli wszystko się udaje. Jak na razie. Na razie tak. Jest wszystko dobrze. Takich rzeczy nie robię. Nic nie robiłam, żadnych postanowień, bo możliwe, że kiedyś jakieś robiłam, ale nie pamiętam już teraz i dlatego, że nigdy ich nie spełniałam, więc postanowiłam żadnych listy, żadnej nie robić. Jak ktoś ma coś zrobić, to zrobi, nie? Nie potrzeba do tego 1 stycznia. No nie, dokładnie. No, być szczęśliwym. Tak. Być szczęśliwym. Przede wszystkim. To jest potrzebne. Niskie oczekiwania to brak rozczarowania. Nie no. Jest dla mnie dobrze jak jest, więc... W poprzednich latach też Pani nie robiła takich postanowień? Nie, nie robiłam. A myśli Pani, że jest... Jak z tymi postanowieniami jest, no to one są tak 2 tygodnie... A potem się macha ręką na to. Więc trzeba po kolei, bez postanowień, a do przodu.